Cześć, witam. XGrosz z tej strony. Witam wszystkich na kanale KryptoKamikadze i dzisiaj porozmawiamy sobie o smart money, czyli o ludziach, którzy nie tyle mówią nam, co robią, lub inaczej, mówią nawet odwrotnie niż robią, a robią zupełnie coś innego, ale jakby nie było, są multimilionerami, są ludźmi, którzy rozstawiają pionki na szachownicy finansowej świata, a mimo wszystko dla nas, tłumów, dla mas. Udają, że nie wiedzą o co chodzi. I tak między innymi mamy tutaj gościa Kevin O'Leary. Nie wiem, czy oglądaliście Shark Tank. Był taki program Shark Tank w Stanach i Kevin O'Leary był jednym z właśnie tych inwestorów. Shark Tank to jest podobne coś takiego jak w Anglii chyba jest Dragon's Den, a w Polsce było coś z milionerami. Tutaj mamy. Chyba Dragon's Den, tak Dragon's Den, a w Polsce było zostać milionerem. Polska wersja to było zostać milionerem. Tu mamy Dragon's Den, a polska wersja zostać milionerem. Okej, okay. o tu są Polacy. Ok, a więc inwestorzy, którzy inwestują w e, młodych e, przedsiębiorców z pomysłem. Tak bym to powiedział. I właśnie tutaj, na przykład, na tym Shark Tank. Cuban był tutaj jednym z też z moich ulubionych inwestorów, ale mają najróżniejsze pomysły, ci młodzi inwestorzy przychodzą i tutaj na przykład Kevin O'Reilly wykładał tam na przykład 250 tysięcy dolarów, żeby wykupić 30% biznesu, nie wiem, Lizaków, który ma podwójną rączkę czy coś w tym stylu, nie wiem, coś takiego mi się raz zapamiętało lub coś bardziej śmiesznego i głupiego, ale wróćmy do właśnie do Kevina i Kevin ostatnio na CNBC, bardzo często jest na CNBC, chociaż podoba mi się, jak wypowiada się na CNBC ogólnie o rynku i o, całej, o całych finansach na świecie, ponieważ nie jest on jedną z papug, czyli tych, mówię o papugi, to są oczywiście wszyscy ci reporterzy, którzy tylko powtarzają to, co mają napisane na ekranach, nie myślą w ogóle, ale jest on jednym z tych właśnie myślących osób które jakby udowodniły swoją życiową postawą i tym, co robią, i, i, i w ogóle majątkiem, który zgromadziły i biznesami, które prowadziły, że wiedzą, co robią i wiedzą, co, wiedzą jak, jak to robić, niekoniecznie dzieląc się z tym z resztą tłumu. I teraz właśnie, tu jest cały myk. Ci ludzie nigdy nie mówią tego, co robią, a wręcz przeciwnie. Mówią inaczej niż robią. Jak pamiętamy, zawsze nazywamy ich smart money, czyli mądre pieniądze. I mądre pieniądze nie mówią ci, co robią. Mądre pieniądze po prostu działają. I podobnie jest i również z, nie wiem czy pamiętacie, był Peter Schiff. Był, nie wiem dlaczego mówię, był. Jest Peter Schiff. Ostatnio miał debatę z Pompiliano i właśnie tym gościem, co jest jakby takim promotorem bitcoina, który mówi tam bardzo często na CNBC, jest zapraszany, aby mówić o bitcoinie. I nawet na. YouTube mieli ostatnio debatę szef Pompiliano o Bitcoinie i szef również udaje, że nie wie czym jest Bitcoin, że nie rozumie jak to może mieć jakąkolwiek wartość i tak dalej, i A znowu, nie to co mówią, a to co robią jest ważniejsze. W ogóle, czy O'Leary, czy szef, który mówi samo sobie, mówi, że jest z grupy tych jednoprocentowców, nawet jeżeli sprawdzicie na. Na YouTubie ma taki fajny film, gdzie spotyka się z ludźmi, którzy protestują i mówi: OK, ja jestem z tego 1%, przeciwko któremu protestujecie tutaj na Manhattanie. Mówcie do mnie, jaki macie problem. 1% oczywiście chodzi o, o to, że jest z grupy ludzi, który. Tych 1% ludzi, który zgromadziła całe, całe że tak powiem, cały majątek na, na świecie, bym powiedział, powiedzmy tak. A więc zarówno się jak i O'Leary, jak i inni mądrzy inwestorzy, którzy udowodnili swoimi działaniami, że nie są głupi, ciągle udają, ciągle udają i ciągle mówią, że nie rozumieją, czym jest Bitcoin i dlaczego Bitcoin i, i w ogóle o co chodzi z Bitcoinem, że to jest... Totalna, jakby bzdura, ale właśnie pamiętajmy, nie to, co mówią, jest ważne, ale to, co robią. Dlaczego nie mówią to, co robią, to już jest inna historia. Ale teraz pokażę Wam coś ciekawego, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o właśnie o ostatnie wydarzenia i ostatnie, jakby najciekawsze rzeczy, które udało mi się gdzieś tam wygrzebać. I teraz e, Zobaczmy tutaj właśnie, mamy, mamy Pompiliano i oczywiście O'Leary. To było dosłownie niedawno. Możecie to znaleźć na CNBC: jak Bitcoin był po 8000. O'Leary dalej zarzeka się, że nie wie, jak to przecież to jest zwyczajny hazard. Nie wiem, jaka jest wartość tego bitcoina. I tu Pompiliano niby próbuje mu e, wytłumaczyć, czym jest bitcoin, dlaczego bitcoin ma w ogóle jakąkolwiek wartość, ale zaraz po tym fragmenciku zobaczycie. Tego samego Kevina O'Leary z 2013 roku, 2013 roku, przepraszam, z 2013 roku, który mówi o Bitcoinie zupełnie inaczej niż mówi o Bitcoinie dzisiaj. Dlaczego w 2000, 2013 roku mówił o Bitcoinie zupełnie inaczej? To jest bardzo duża ciekawostka, ale posłuchajmy tego dosłownie niecałej minuty, o czym tutaj, o czym tutaj mówią. Why this, which is basically a digital, um... Game. dlaczego to, co jest tak jakby to powiedzieć totalną cyfrową grą czekajcie, spróbuję podgłośnić, bo bo nie słychać ok look at it. Has any value? You can buy właśnie, dlaczego to co jest jakby cyfrową grą ma, jakie, ma jakąkolwiek wartość i nagle przełączamy się na to virtually any currency on earth and convert back into any currency or buy goods and services. well, we talked about the story. what really got us talking about bitcoin was the guy in edmonton who was selling his house for the first time wanted 400,000 in bitcoins. so i think the best way to look at this, this is a proxy for the mistrust individuals have of central bankers. so it is essentially what's happening here, heather, people all around the world are saying, Dokładnie to mówi, o czym cały czas my mówimy, oczywiście lata później, czyli hej, my musimy właściwie wziąć swoją wartość w swoje ręce nie chcę, żeby ktoś dyktował mi, co ja, co ja mogę kupić za moje pieniądze, co nie mogę kupić za moje pieniądze. Nie chcę, aby ktoś w ogóle przytrzymywał mi moją wartość, moje pieniądze i mówił mi, mogę wybrać lub nie mogę wybrać. Lub po jednym dniu przegłosował jakąś ustawę, tak jak przeszło to na Cyprze i powiedział mi: OK, masz 100 tysięcy na koncie. No a wiesz, wiesz co, tak naprawdę masz 90, bo myśmy ci zabrali 10 tysięcy. Ale to się nazywa podatek. A jeżeli to się nazywa podatek, to znaczy, że to jest legalne. Ale to już nie wchodźmy w ten temat. Czyli 2013 rok. O'Leary dokładnie rozumie, od czym jest Bitcoin, jak działa Bitcoin i dlaczego Bitcoin ma jakąkolwiek wartość? Dokładnie. I co mówi w 2013 roku? Czy Bitcoin jest tutaj, aby pozostać? Mm, na 100%. Czy ja wezmę mniej więcej 2-3% pro... swojego portfolio i zaalokuje w Bitcoinie? Hmm, może jednak to zrobię. 2013 rok. O, Zerknijmy na w takim razie na wykres Bitcoina i zobaczmy 2013 rok. Jak wyglądała cena Bitcoina? Kiedy O'Leary inwestował w Bitcoina? Pamiętajmy, nie to co mówią, lecz to co robią jest najważniejsze, jeżeli chodzi o smart money i o wszystkich tych. E, Zresztą podobnie Jimmy Diamond z JP Morgan. Nie pamiętamy Jimmy Diamond, jak mówił o właśnie o te, o... Maksymalnie otwórzmy i spróbujmy tutaj cofnąć się do 2000, 2013 roku, jak mi tu kolega zawsze poprawia. 2013 rok. Tu nawet 2013 rok nie ma, ok. A więc, kiedy my mówimy, kiedy O'Leary o tym mówił, to Bitcoin był w granicach, oko w okolicach 100 dolarów, więc... O’Leary mówi o inwestowaniu 2-3% jego wartości w Bitcoina w 2013 roku. W 2013 roku. Co za ciekawostka. A więc kiedy on mówi w 2013 roku o inwestycji 2-3% jego kapitału w Bitcoina przy granicach stówki dwóch za Bitcoina, czy wy sobie wyobrażacie? Co on, jak on może teraz grać głupa na telewizji i udawać, że nie rozumie, dlaczego Bitcoin ma wartość? Przecież on się śmieje żywnie, śmieje się nam wszystkim w oczy. Nawet po tej całej bańce i po tym wszystkim, nawet jak ciągle trzyma, to nawet tutaj na samym dole on ciągle był zarobiony po uszy, jeżeli zainwestował w Bitcoina w tutaj w, tych, w tym czasie. Czy nie musiał odczekać swojego czasu? Odczekał. Czy był cierpliwy? O, uwierzcie mi. Tacy ludzie... Oni nie są raptusami. Oni tylko i wyłącznie dlatego wygrywają, bo są cierpliwi. Teraz, jeżeli, e, jeżeli mówimy o inwestycji popatrzcie, teraz, gdy on mówił o Bitcoinie, gdy on tutaj rozkminiał Bitcoina, gdy on próbował zrozumieć, dlaczego Bitcoin ma wartość, na czym opierał swoją całą jakby wiedzę Bitcoina, to jest właśnie na tym, co tutaj nam wytłumaczył, czyli na tylko i wyłącznie, na czystej. E, w formie tego, że Bitcoin jest nie mm, aktywem, które jest nie do skonfiskowania, aktywem, które jest wolne, aktywem, które nie ma żadnej e, kontroli, która żaden rząd nie ma nad nim żadnej kontroli, czyli wystar wystarczyło mu to, aby powiedzieć, że hej, to coś będzie miało wartość. Ludzie docenią wartość tego czegoś. Teraz, e, gdy my mówimy o naszych Innych krypto, które w tej chwili próbujemy dostrzec, które, które, których wartość próbujemy znaleźć, między m.in. XRP. Czy nie możemy spokojnie i cierpliwie przyglądać się temu, co robi firma Ripple z XRP, jak rozwija ten cały ekosystem, w jaki sposób buduje wartość? Tak jak widzieliśmy przed chwilą, do, do, działo się to na Bitcoinie. Czy O'Leary nie musiał przy, wytrzymać tego wszystkiego przez te lata? Od 2013 roku, zobaczcie. Czy nie musiał wytrzymać tego wszystkiego tutaj, aż doczekać się tego, co się doczekał? Hmm, na pewno. Więc świetny komentarz ktoś dał mi pod filmem, że hmm, XRP pójdzie w górę jak wszyscy. Wszyscy wreszcie powiedzą sobie, XRP nie ma najmniejszej wartości, czyli mówimy o ulicy, o tej, Właściwie nie o ulicy, tylko o tej ulicy, co teraz jest w XRP. Wszyscy pozbędą się swoich XRP i nawet x grosz porzuci swój portfel i powie, A to nie miało sensu. I wtedy dopiero zobaczymy, że XRP wyskoczy w górę. I tak prawdopodobnie dzieje się w większości przypadków. Wiele, wiele, wiele przykładów możemy znaleźć na, na Twitterze, na YouTubie. Ludzi, którzy zainwestowali w bitcoina. Po 200 dolarów, i gdy spadł do 100 dolarów, powiedzieli: Ojejku, co ja zrobiłem, pozbyli się go, a mieli tysiące tych bitcoinów. Więc cierpliwość jest niesamowitą, niesamowitą wartością, szczególnie jeżeli wiemy dokładnie, w co zainwestowaliśmy. A więc musimy wiedzieć, w co i dlaczego zainwestowaliśmy, a potem spokojnie. Możemy obserwować tą naszą inwestycję i zaczekać do, do odpowiedniego czasu. Jeszcze raz posłuchajmy tego, co właśnie tutaj mówi. I teraz, właśnie, co mówi parę dni temu tutaj do Pompiliano, przecież to jest BS. Jeżeli ktoś nie zna skrótu BS, to niech sobie sprawdzi. Przecież to jest totalny scam. O, O'Leary w 2013 roku w 2013 roku dla tych wszystkich co są poprawnej polszczyzny a ty dokładnie wiedziałeś dlaczego inwestujesz w bitcoina więc dzisiaj możesz tutaj e, świetnie odgrywać e, adwokata diabła po to tylko, aby była oglądalność, po to, aby tylko e, podrzucać tutaj, podjudzać dyskusję po to, aby to było ciekawe no nie dziwne, jakbyś w tej chwili Ty, Peter Schiff i wszyscy inni mówili o tym tylko i wyłącznie o tym, jak wspaniały jest Bitcoin, ten Bitcoin mógłby wyskoczyć poza zasięg zbyt szybko, zanim jeszcze wszyscy e, ludzie, którzy wszyscy wasi koledzy znajomi, którzy jeszcze nie zapakowali się w niego, którzy jeszcze czekają na to, aby napełnić swoje worki. E, zanim oni wejdą. Wtedy wszyscy zaczniemy, zaczniecie śpiewać zupełnie inną pieśń i nagle. Ulica ruszy i oczywiście Wy będziecie odsprzedawać. Tak jak kiedyś puściłem ten film, nie wiem czy pamiętacie. Kup dzisiaj tanio, odsprzedaż jutro, odsprzedamy jutro komu innemu drożej. Pamiętacie, to nie chodziło o nas, to nie była wiadomość do nas, to była wiadomość pomiędzy sobą. W taki sposób rozmawiają, więc to jest cały czas gra. Pamiętajmy, nie to co mówią, a to co robią jest najważniejsze. I O'Leary z 13 roku, z 2000. 13-go 2013 roku najlepiej nam pokazuje, jak dokładnie on, Peter Sheff, Jimmy Diamond z JP Morgan, dokładnie, pamiętacie jak Jimmy Diamond mówił, jego cytat, słowa były, każda osoba, która w mojej firmie cokolwiek będzie miała do czynienia z bitcoinem, wyleci na zbity pysk na ulicę, czy coś w tym stylu, no, ja może trochę przesadziłem, ale coś takiego powiedział. Co słyszymy później? Nagle mamy... JP coin stworzony. Nagle wiemy, że Jimmy Diamond, córka, kupuje bitcoina. Nie zdziwiłbym się, jak Jimmy Diamond by miał również naładowany swój worek pełen bitcoinów. Tak samo jak Peter Shift, który, jak wiemy, na jego stronie bez problemu przyjmuje płatności w bitcoinach. A najśmieszniejsze to to, jak udają, że oczywiście nic nie mają, że jakiś tam próbny portfel zakładają, że ok, pokaż mi, jak to się wysyła, coś w tym stylu kiedy oni dokładnie wiedzą o co chodzi a ja myślę że już dzisiejszy punkt mojej wypowiedzi już dokładnie że tak powiem przetoczyłem. Jeżeli miałbym coś dodać to pamiętajmy to jeżeli znachodzimy w czymś wartość i ta wartość ma odzwierciedlenie w realiach to jest tylko kwestią czasu dopóty dopóki cena tego czegoś nie dogoni swojej wartości i tak jak z Bitcoinem tak z każdą inną technologią, którą znajdziemy tutaj, która ma wartość i będzie miała odzwierciedlenie w rzeczywistości. Zresztą, jeżeli wejdziecie na mój profil, ostatnio również chyba pokazywałem mój tweet, w którym napisałem, że jeżeli coś ma jakąkolwiek wartość, to bardzo chętnie w to zainwestuję. Gdyby była taka kryptowaluta, którą używano, by komercyjnie, Miałaby sens i potencjał na przyszłość. Czy zna ktoś taką? Proszę o symbol. Chętnie kupię 5 sztuk. A więc o tym właśnie mówię. Jeżeli jest taka krypto, która ma potencjał na przyszłość, która komercyjnie ma sens, to, na, to jest na 100%. To e, e, przyszłościowo ma to sens. I ja bardzo chętnie kupię 5 sztuk takiej kryptowaluty. Więc e, gdy rozpatrujecie wszystko. Patrzcie na to, czy komercyjnie ta waluta ma jakikolwiek sens, bo jeżeli komercyjnie ma sens, komercyjnie ma potencjał, to i przyszłość się odpowiednia znajdzie dla tej waluty. I teraz bitcoin swego czasu, jak i do dzisiaj, ma, swoją, ma swoje miejsce w świecie rzeczywistym, choćby dlatego, że przejmuje wartość cyfrową wartość, i to już samo w sobie ma potężny, potężny potencjał. Jeżeli byśmy popatrzyli na rynek pieniądza na świecie, jest naprawdę większym rynkiem od czegokolwiek innego. Więc rynek pieniądza, nie rynek płatności, nie rynek przesyłu, nie rynek, rynek pieniądza ogólnie jest największym rynkiem na świecie. Więc wartość, przetrzymywanie wartości w czymkolwiek, co jest bezpieczne ma już samo w sobie olbrzymi potencjał i z tym właśnie zamiarem wszyscy patrzą na bitcoina, więc bitcoin nie tyle, że ma sens dla mnie osobiście, ale będzie miał sens, potężny, potężny sens na przyszłość. Łatwe, bezpieczne, no i oczywiście z każdą chwilą staje się bezpieczniejsze i... I może tyle. Zostawmy ten temat, bo mógłbym tutaj zacząć rozwijać następny temat i następny i następny. Myślę, że punkt dzisiejszej moje, dzisiejszego mojego przekazu wszyscy załapali nie to, co mówią do nas, ale czytajmy między liniami, patrzmy pod spód. Patrzmy pod maskę, bo to pamiętajcie, oni wszyscy to są jak sprzedawcy samochodów. Nie kupujesz samochodu nie patrząc pod maskę. Patrzmy pod maskę, co pod maską jest, jak to działa, gdzie i co można z tym zdobyć. Wtedy znachodzimy prawdziwą wartość. Tyle na dziś. Dzięki wielkie. Oczywiście, jak zwykle, zapraszam do komentarzy. A je, zapraszam do komentarzy, do subskrypcji, do, do lajkowania i do dyskutowania. I oczywiście zapraszam na jutro. Trzymajcie się. Cześć.